Postanowiłem nową świecką tradycję wprowadzić, czyli będę raz w zasadzie w roku robił takie podsumowanie, co mam zainstalowane na iPhone'ie. Wiem, że sporo osób interesuje taka kwestia. Sam oglądam często jakieś polecane przez innych aplikacje, tak więc dzisiaj przelecę przez wszystkie aplikacje, jakie mam u siebie na iPhone'ie, a za rok, aktualnie 11, 11 Pro, za rok mam nadzieję będzie 12 Pro. W zasadzie 11 Pro po roku. Wpisuje się dobrze, nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń, żadnych zwiech, żadnych spowolnień. Jakościowo wszystko jak najbardziej jest ok. A teraz przechodzimy do tego, o co nam najbardziej chodzi. Myślę, że o takich aplikacjach, o których wszyscy wiedzą, to nie będę się zagłębiał, tylko w takie może mniej popularne. Od góry Facebook, menadżer stron na Facebooku, bo prowadzę stronę zarówno Mocny Vlog, jak i Test Hub, Twitter, Instagram, YouTube, zarządzanie kanałami YouTube'owymi, Spotify, aplikacja do muzyki, TikTok, też obserwuję, co tam się dzieje, ale to poza już moim zasięgiem. Następna aplikacja to zdjęcia, aplikacja oryginalna z iPhone'a, w niej sobie przetrzymuję wszystkie zdjęcia, Google Keep i pomimo tego, że używam iPhone'a, to cała infrastruktura oprogramowania u mnie chodzi Google'owego, tak więc do notatek używam Google Keep. Aplikacja do HomeKit'a, czyli Home, tutaj widać wszystkie moje urządzenia, które są podłączane w domu. U mnie już tych HomeKit'owych urządzeń, no myślę, że ze 30 to jest, lekko licząc. Jest trochę materiałów odnośnie HomeKit'a na kanale test.hpl, także odsyłam, jak ktoś jest zainteresowany. Też wszystkie swoje automatyzacje, wszystkie swoje urządzenia omawiam i raz na jakiś czas też robię takie podsumowanie, które działa dobrze, które działa źle, bo czasami jest tak, że wiecie, że jak się robi testy, to wszystko wygląda na to, że chodzi fajnie, a na przykład po pół roku okazuje się, że coś zaczyna kuleć, tak więc takie materiały odnośnie Apple HomeKit znajdziecie na kanale. Kolejna aplikacja to Unify Video. U mnie, jeśli chodzi o monitoring w domu, to używam właśnie kamer oraz całego systemu z Unify. Mamy dostęp, mam rejestrator wideo, czy z domu, czy spoza domu, zawsze mam dostęp do tych kamer, do nagrań, które te kamery nagrywają. Messenger, jeśli chodzi o komunikację, WhatsApp, wiadomości, czyli oryginalna, natywna, jabłkowa aplikacja. Używam również WeChat do osób, które są w Azji, żeby się z nimi kontaktować, i komunikatora Signal, który jest uznawany za jeden najbardziej, że tak powiem, prywatnych komunikatorów, który nie pozwala na podglądanie naszej korespondencji, tak więc jeżeli macie coś do ukrycia, to tylko i wyłącznie Signal. Następna aplikacja jest to Fusion Solar. Służy ona do monitorowania mojej instalacji fotowoltaicznej. Mogę sobie tutaj obserwować aktualną produkcję. Już jesteśmy, no można powiedzieć, wieczorową porą, godzina, która prawie 18, 600 W jeszcze to produkuje. Dzisiaj widzimy, jak wyglądało. Mogę sobie przeglądać, jak w danym miesiącu wyglądała produkcja, jak w danym roku wyglądała produkcja. Tak więc to jest cała infrastruktura, jeśli chodzi, to zarządzają moją infrastrukturą, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne na dachu. Następna aplikacja, też Wam prezentowałem na kanale, jest to Supla, mój inteligentny licznik energii. Tutaj też mogę sobie w trybie rzeczywistym oglądać obciążenia na każdej fazie. Mogę sobie oglądać, ile energii wyprodukowałem w danym miesiącu, ile energii pobrałem. Bardzo przydatna funkcjonalność, jeśli chodzi o monitoring zużycia energii w domu. Kolejna zakładka to są aplikacje biurowe. Korzystam głównie z Gmaila. Mam kilka kont tam podłączonych, kalendarz, Numbers, czyli edytor, taki, no można powiedzieć, Excel w wersji na Maca, Keynote do prezentacji, Pages, czyli to jest edytor tekstów, i znowu mam, jeśli chodzi o Microsoftowe sprawy, Google'owe sprawy, arkusze i dokumenty, aplikacja Gazeta Live do śledzenia newsów, TVN24 do śledzenia newsów, Photoshop Express do edycji zdjęć, Snapsend, bardzo przydatna przeze mnie, bardzo często używana przeze mnie aplikacja. Otworzę jakieś może zdjęcie pierwsze, lepsze z brzegu. Mam tutaj porobione swoje settingsy,
Proszę bardzo, i takie zdjęcia mogę sobie tutaj w tej aplikacji odpowiednio podbijać. Naprawdę aplikacja darmowa, aplikacja Google'owa, bardzo dużo opcji jest dostępne, tak więc Wam polecam. Adobe Scan do skanowania dokumentów aparatem, Acrobat Reader, HP Smart, używam drukarek HP, tak więc pozwala mi ta aplikacja na drukowanie zarówno ze smartfona, będąc w domu, jak i poza domem. Bardzo przydatna opcja. Bitly to jest aplikacja do robienia skrótów, Remote Desktop Client, również też kilka maszyn posiadam wirtualnych, Windowsowych, czasami potrzebuję mieć do nich dostęp również ze smartfona, tak więc po zestawieniu połączenia VPN z moją siecią mogę również za pomocą Remote Desktopa do takich maszyn, które gdzieś tutaj mam pouruchamiane, mieć dostęp. Na ostatnia aplikacja jest to aplikacja pozwalająca zarządzać drukarką do etykiet, no bo czasami jest potrzeba, żeby też jakieś etykiety drukować i tego właśnie używam. Następny folder, rozrywka. Netflix nikomu nie trzeba przedstawiać. MC Plus Go. Jeżeli jesteście abonentem MC Plusa w jakiejś tam wersji, to możecie korzystać również z aplikacji MC Plus Go. Jest trochę kanałów dostępnych do oglądania na żywo. Niech ja się tutaj może zaloguję. Macie programy TV i widzicie sobie mniej więcej, nie, to nie jest tak, czyli tutaj będą teraz w TV to się nazywa, w każdej aplikacji inaczej, widzicie poszczególne kanały, które są dostępne i w danym momencie mogę sobie wkliknąć i z poziomu aplikacji oglądać sobie telewizję. Następne HBO Go, też chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, Player, wersja TVN-owa, również tych jest wersja płatna, gdzie można sobie oglądać kanały live, podcasty, jabłkowa aplikacja służąca do zarządzania podcastami, Audioteka, polecam tym, którzy nie mają czasu czytać książek, a czasami się gdzieś przemieszczają, mają dużo wolnego czasu, chociażby w samochodzie, jak widzicie w swojej audiotece mam już trochę książek pokupowanych i również korzystam z tego, jeśli chodzi o słuchanie audiobooków. Następne jest Audible, czyli to są audiobooki w języku angielskim, je można pobierać z Amazonu, z Amazonu również mi się zdarza korzystać. Apple TV, aplikacja, no taki Netflix od Apple, ale to zupełnie nie wyszło. Przypominam, że w listopadzie, jeżeli ktoś miał darmowy dostęp na początku, to trzeba skasować subskrypcję. Następna aplikacja to jest Frisky Radio. Bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi tego typu muzykę, to trzy kanały idą online, cały czas ta muzyka idzie. Moim zdaniem jedna z fajniejszych stacji radiowych grająca właśnie taką muzykę. Oczywiście nie chcę się, jak teraz chcę pokazać, odpalić, ale uwierzcie mi, że działa. Następne Radio Nowy Świat, czyli to jest grupa ludzi, którzy z Trójki odeszła i sobie założyła swoje radio. Shazam, czasami coś słyszę, co chciałbym wiedzieć, co to jest, to sobie Shazamuję. VLC, Player, głównie używam go do odtwarzania ze swoich serwerów DLNA, które mam w sieci lokalnej, jakichś tam materiałów. No i oczywiście Twitch też czasami próbuję coś tam obejrzeć, ale czasu jest na tyle niewiele, że jak widzicie jest gdzieś tam na szarym końcu. Aplikacja Finanse, no to już jest w waszej gestii, zależy gdzie macie jakie konto bankowe i no tutaj u mnie są tam, gdzie w bankach posiadam jakieś rzeczy albo jakieś aplikacje testuję danego banku, to mam taki taki folder z bankowymi tematami. Następna to są zakupy, Apple Store, czyli no, kupowanie aplikacji, Allegro, Otomoto, InPost, to nie trzeba nikomu chyba przedstawiać. Następna aplikacja jest to aplikacja Pepper, w której pojawiają się różnego rodzaju okazje. Ja często wchodzę sobie w okazje z elektroniki i tutaj można sobie wyszukać, co w danym momencie, gdzie się pojawiło w jakiejś super atrakcyjnej cenie i można z jakiejś takiej promocji skorzystać. Również przychodzą takie codzienne podsumowania, gdzie z takiego podsumowania można skorzystać i też sobie coś niecoś zamówić, jeżeli oczywiście taką potrzebę będziemy mieli. Stokart, bardzo fajna aplikacja, do której można sobie wprowadzić wszystkie swoje karty lojalnościowe. Ona jest dostępna na iPhone'ie, również na Apple Watchu Wam się to instaluje, tak więc jeżeli na przykład korzystacie z zakupów w Lidlu, możecie mieć Stokarda na zegarku i ten kod QR, który macie na karcie Lidlowej, sczytywać z zegarka bez
konieczności wyciągania telefonu. Fajnie, bo te karty się zapisują, synchronizują potem pomiędzy urządzeniami, wszędzie macie to dostępne. Aplikacja do przeglądania AliExpressu, aplikacja Ceneo, czasami jest potrzeba, żeby porównać ceny, aplikacja OLX, Lidl Plus, Żabka, Costa, McDonald's, KFC, kupony, Zolando, Zolando Launch, Decathlon, X.com, jest Lotto, można grać wirtualnie, nie wiem czy wiecie, nie trzeba chodzić do budki i wykupywać kuponów, można sobie w internecie, jest Pyszne.pl, Uber Eats, ale niestety do mnie nic z tych rzeczy nie dojeżdża, aplikacja Orlenowska i Nordfish. Często jakieś tam kupony wpadają, a że jem na mieście, to z tego korzystam. Następny folder nazywa się u mnie Auto, jak widzicie mam Google'owe mapy, głównie z nich korzystam. Korzystam z Janosika, mam mapy również jabłkowe. Alternatywą, a aplikacją do nawigacji jest Sidejig, do której możemy pobrać mapy online'owe i mam ją wykupioną w wersji pełnej, jeżeli gdzieś jadę, gdzie nie będę miał transmisji internetowej, nie będę mógł korzystać z Google Mapsa, czyli nie wiem, zmieniam kontynent, jakaś Azja, Ameryka Północna, Południowa, to wtedy do Sidejiga sobie te mapy po tych krajach, po których się będę poruszał, zasysam i mogę korzystać z nich offline'owo. Bardzo fajnie prowadzi, myślę, że jedna z fajniejszych aplikacji i przede wszystkim jedna opłata, dożywotna licencja. AppCoa Flow jest to aplikacja, która umożliwia Wam wykupienie biletu darmowego na 1,5 godziny na parkingu pod Lidlem. U nas w Kielcach już przy większości Lidli, do których tam czasami mi się udaje, jest płatny parking i żeby nie stać w kolejce po kwitek albo w deszcz nie stać po kwitek, jest ta aplikacja, instaluję, klikam, mam. PlugShare jest to aplikacja dla tych, którzy już się poruszają, tak jak i ja, samochodami elektrycznymi, gdzie możecie sobie wyszukać najbliższą stację ładowania elektrycznego, sprawdzić, czy akurat się ktoś tam zameldował, jakie złącza są dostępne. No myślę, że każdy, kto myśli nad samochodem elektrycznym, będzie prędzej czy później PlugShare'a u siebie w telefonie miał. Energy Kick jest to aplikacja, która pozwala mi na sterowanie moją stacją ładowania samochodu elektrycznego. W momencie, kiedy ładuję, mogę, również znajdziecie materiał cały na Test Hubie. O większości tych rzeczy, o których tutaj mówię, znajdziecie materiały na Test Hubie. Tutaj macie cały materiał, mogę sobie ustawiać różnego rodzaju parametry ładowania, prądy, czas, ilość energii, którą chcę przesłać do baterii i tak dalej, tak więc bardzo przydatna aplikacja i bardzo przydatna ładowarka. Kolejna aplikacja to jest Nissan Connect, mam podgląd swojego samochodu, widzę stale jaki ma poziom baterii, jaki mam zasięg na tym stopniu ładowania, mogę sobie odłączyć, uruchomić ładowanie, mogę włączyć klimatyzację, mrugnąć światłami, mogę tam bodajże jeszcze otwierać chyba drzwi, nie, klakson włączać, drzwi otwierać zdalnie, widzę, że nie mogę. Ustawić sobie temperatury oraz oczywiście mogę sobie sprawdzić historię jazdy. Tutaj też również mi się to wszystko podsumowuje, ile mnie taka jazda kosztuje. W takim samochodzie już teraz no, trudno by było przekręcić licznik, bo wszystko się zapisuje online w aplikacji, tak więc no, na to nikt wpływu nie ma. Można wejść, we wrześniu jak widzicie przejechałem 607 km, kosztowało mnie to 57 zł. W sierpniu przejechałem, zobaczmy sobie, 1398 km, kosztowało mnie to 130 zł. Oczywiście te koszty są przybliżone z tego względu, że no, trochę mi bilansuje fotowoltaika, ale również cenę, jaką mam ustawioną, to mam 60 groszy za kilowatogodzinę. W momencie, kiedy planuję przejść na tą taryfę, która jest przeznaczona do samochodów elektrycznych, antysmogową, wtedy to będzie 20 groszy za kilowatogodzinę. A jeszcze może zróbmy na lipiec, jak to w lipcu wyglądało. Też będzie taki zapis archiwalny, przejechałem 1134 km i kosztował mnie prąd 100 zł. LeafSpa jest to kolejna aplikacja do mojego elektrycznego Nissana, mogę sobie pewne informacje i parametry akumulatora ściągnąć, mam aplikację Orlen Charge, niestety jest tak, że w momencie kiedy korzystacie z samochodu elektrycznego często jest tak, że każda ładowarka jest obsługiwana przez innego operatora. No i wtedy musicie mieć całą masę różnego rodzaju aplikacji. Także ja mam Orlen Charge, Greenway, najczęściej stosowana, bo chyba największa w Polsce sieć ładowarek. Kolejna ładowarka, aplikacja Draghi. Draghi służy do
Macie do tego urządzenie bluetoothowe, które będzie służyło do pomiarów osiągów danego samochodu. Można sobie sprawdzać swoje osiągi, można zobaczyć, jak innym wychodzą osiągi. No, bardzo przydatne urządzenie, szczególnie jeżeli ktoś lubi motosport. Następna aplikacja Dr. Plus, jest to do badania, sprawdzania, weryfikacji baterii. Karista, oprogramowanie, które pasuje do mojego interfejsu OBD2, który chodzi z iPhone'em, bo to też nie jest rzecz oczywista. Jeżeli szukacie sprawdzonego interfejsu, ja kupiłem Karistę i ten Karista u mnie działa bez problemu. Kolejny Beamer Code, to jest bardziej do kodowania samochodów marki BMW, i DDPi, jest to aplikacja, która współpracuje z moim rejestratorem wideo samochodowym. Też znajdziecie na Test Hubie jego prezentację. Kolejna zakładka podróże. Słuchajcie, wynajęcie hoteli Booking i Agoda. W zależności od tego, czy jesteście w Europie, w Azji, w Afryce, czy w Ameryce Północnej lub Południowej, w niektórych miejscach, na przykład w Azji, do tej pory Agoda była nieco tańsza niż Booking. Teraz nie wiem, bo się wszystko pomierdoliło przez tą epidemię, ale zawsze dobrze mieć dwie aplikacje. Mamy Car Rentals, jest to aplikacja do wynajmowania samochodów. Pozwala ona na sprawdzenie ofert różnych firm, które samochody wynajmują. Teraz też będzie niestety przetasowanie i pewnie trochę firm wypadnie. Currency Exchanger Pro, fajna aplikacja do przeliczania. Ona automatycznie ściąga aktualną wartość kursów walut i mogę na przykład sobie w prosty sposób przeliczyć, że $295 to jest 1112 zł, tyle funtów, tyle franków szwajcarskich, i że to jest tyle hrywien. Jak widzicie, jeżdżę często na Ukrainę, to mam dodaną taką walutę i cały ten koszyk walut możecie sobie swój wygenerować, jeżeli coś takiego potrzebujecie. A wiadomo, że w krajach niektórych potrzebujemy przelicznika, bo trudno w głowie sobie przeliczyć. Tłumacz Google'owy przydający się na wyjazdach. Aplikacja Uber, również poruszanie się i po Polsce, jak i za granicą. Również nie musicie się tam szczególnie z tymi taksówkarzami szarpać. Zamawiacie Ubera, obojętnie gdzie jesteście w zasadzie na świecie. Jeżeli macie tylko transmisję danych, to sobie z tym poradzicie. Następna aplikacja do szukania hotelu to jest Hotels.com. Następny jest TripAdvisor, czyli aplikacja, która podpowiada mi, jakie są atrakcje w danym rejonie. Ona oczywiście też służy do sprawdzania cen biletów lotniczych i również można na niej wykupować hotele. Hotel Tonight, bardzo fajna aplikacja, która nam pokazuje tylko i wyłącznie jakieś super oferty. Często można w niej znaleźć dobre hotele, dobre, ekskluzywne hotele w rozsądnych pieniądzach i tak naprawdę to ona, jak to sama nazwa wskazuje, Hotels Tonight, najlepsze ceny są w dniu, w którym jesteście w danym miejscu, odpalacie i takie last minute, jeśli chodzi o hotele. Miles & More, jestem w tym programie, także tutaj sobie mogę sprawdzić status mil, ile mam, i aplikacja Turo. Turo to jest coś takiego jak prywatne użyczenie samochodów, czyli jedziecie gdzieś za granicę i możecie na przykład sobie od kogoś wypożyczyć samochód za pośrednictwem tej aplikacji Turo, niekoniecznie gdzieś z firmy, która się tym zajmuje, ale można właśnie wypożyczyć to od osoby prywatnej. Zakładka z aplikacjami firmy Apple, mam kilka chmur podłączonych, czyli mam pliki Apple'owe, no nie, chyba za jasno ustawiłem. Mam OneDrive'a, wydaje mi się, że OneDrive jest najbardziej ekonomiczną aktualnie opcją, szczególnie jeżeli potrzebujecie Office'a, 20 parę złotych kosztuje miesięcznie pełny Office plus 1 giga chmury, tak więc to jest dobra opcja, oraz dysk Google'owy, no bo mam Google'owe konta, to tam po te 15 giga też jest do każdego konta przypisane. Aplikacja do zegarka, Play 24, to jest do zarządzania kartami, które mam w Play'u. Aktywności, no to aplikacja jabłkowa do aktywności. Aplikacja zdrowie, Endemundo, głównie korzystam z zegarka. HealthMate jest to aplikacja do wagi, która odczytuje moją wagę, jeżeli na nią wejdę, przez Wi-Fi podaję i zapisuję wszystko w aplikacji. Aplikacja Wallet, gdzie możemy dodawać swoje karty. InnoReader, jest to mój czytnik RSS-ów, który używam. RoboForm Manager, haseł również przeze mnie polecany i omawiany na kanale. Pocket
Jest to aplikacja, tak naprawdę gdzieś dodaję sobie do każdej przeglądarki, którą używam, ten Pocket, i w momencie, kiedy coś mnie zainteresuje, dodaję do tego Pocketa i to mi się z wszystkimi innymi przeglądarkami czy aplikacjami synchronizuje. Zarządzanie urządzeniami LG Smart Home, zarządzanie odkurzaczami iRobot, zarządzanie urządzeniami Xiaomi, zarządzanie robotem kosiarką od Stigi, speed test, no to wiadomo, do czego służy. Nuki, jest to zarządzanie zamkiem HomeKitowym do drzwi, również omówiony, i jest program o tym. Jest aplikacja Fring, to jest taka, chociaż teraz można powiedzieć, że przy tych obostrzeniach, jakie niestety nakłada iOS, to już coraz mniej popularna. Myślę, że już nie pojawi się na następnym telefonie, bo coraz mniej informacji podaje. Mamy Unify Network. Ja u mnie całą aplikację domową mam opartą o Unify Network. Jak widzicie, mam trzy switche, 5 access pointów, 50 aktualnie działających użytkowników i wszystko opiera się i wszystko funkcjonuje w oparciu właśnie o sprzęt Unify. Widzę i kamery, i połączenia ethernetowe, i połączenia Wi-Fi. No, mogę zarządzać całą siecią, tworzyć VPN-y. Fajnie mieć to wszystko w oparciu o jednego producenta, bo macie kontrolę nad całą siecią. Sterowanie moim Denonem, Amplitunerem, Heos Denon również, sterowanie Denonem DJI Flight do drona DJI Mimo do kamery DJI Pocket. Kolejna, ostatnia zakładka to macie Geek Sky i My True Phone. Są to wirtualni operatorzy. Jeżeli macie iPhone'a, macie Dual SIM'a, możecie wirtualną kartę eSIM sobie wykupić. I nie wiem, czy tu jestem gdzieś zalogowany, bo dawno nigdzie nie wyjeżdżałem. Na przykład w Geek Sky'u możecie sobie wykupić pakiet albo na cały świat, albo na Europę. Niech on się połączy. Proszę bardzo. Teraz patrzyłem ostatnio Ukrainę. Mogę 1 giga za $11 kupić, albo 5 giga za $49. Tak więc jeżeli gdzieś jedziecie, potrzebujecie wirtualnej karty, to bardzo fajna opcja z tego względu, że lądując już macie dostęp do internetu. To samo jest TrueFone. Czasami jest bardziej optymalna cena w jednym, czasami bardziej optymalna w drugim. Jest to aplikacja kolejna, UM Meter, jest to aplikacja do łączenia się z miernikiem, no, do ładowarek USB. Może sobie sprawdzić, jakie prądy, napięcia, jakie moce przez niego przechodzą. Zarządzanie urządzeniami Fibaro z mojej sieci HomeKitowej, Kugik również HomeKitowe, Google'owy Analytics, Google'owe zdjęcia, aplikacja do sterowania aparatami fotograficznymi Sony, sterowanie urządzeniami Moza, sterowanie NASem, Filmic Pro, aplikacja alternatywna do kręcenia filmów. Dużo manualnych ustawień, jeżeli ktoś chce bardziej filmowo do tematu podchodzić, to polecam tego filmika. O. GPW, cena akcji, czasami trzeba sprawdzić, co się dzieje. Drone Radar jest to aplikacja, w której mamy taki obowiązek, jeżeli gdzieś latamy dronem, zgłaszać swoje loty. Aplikacja Label Tool od Brodera do drukarki, która drukuje etykiety, ewentualnie takie na kable, termokurcze Oaklin, szczoteczka do zębów Virgin Galactic, jeżeli byście chcieli sobie wykupić jakiś lot w kosmos, to właśnie takiej aplikacji potrzebujecie. Sneakers, kupowanie Nike'ów, kupowanie Adidasów, sprzedawanie dropów, Blue Laser, zarządzanie drukarką, grawerką laserową i ostatnia opcja Smart Life. Teraz też testuję jakieś urządzenie, które wymaga aplikacji i jest ona zainstalowana przynajmniej chwilowo. Chciałem szybko, mam nadzieję, że szybko wyszło. Tyle. Czekam na Wasze uwagi. Może coś mi polecicie jeszcze do zainstalowania. Ja Wam pokazałem, co mam. Wy możecie mi ewentualnie coś zasugerować, co by się przydało jeszcze u mnie na smartfonie. I napiszcie przede wszystkim, czy taki materiał jest dla Was przydatny i czy mam tego typu materiały robić, czy to jest raczej nuda, bo wszystko doskonale wiecie i nie potrzebujecie takich wskazówek. Zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.hpl. Trzymajcie się.